czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Pepa Los Trinciple. Moi drodzy, kolejny odcinek, w którym zostały nam trzy miejsca. Trzy miejsca do odwiedzenia, C5, C6 oraz C7. Gdzie jest C6? Widzę C7. C6 jest po drugiej stronie C5. No powiedzmy, że to jest logiczne. Tu jest jedna gwiazdka i trzy sigile. Tutaj mamy cztery sigile i aż trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki w jednym miejscu. Jestem pewny, że nie znajdę w takim wypadku ani jednej. A propos gwiazdek, no to jak byliście na poprzednim mailu. Na poprzednim live'ie, no to oczywiście byliście świadkami łapania gwiazdek, części gwiazdek. Na pewno wszystkich gwiazdek ze świata C, jak cefalogram. To jest coś takiego, mam nadzieję. No i teraz widzę, że gdzieś tutaj, o właśnie, już mi się w oko rzucił wiaderek, mi się rzucił, tu mamy też audiolox. No i będziemy też rozwiązywać zagadkoks, chociaż koks na tyle to dziwnie brzmi. W ogóle Staszek, przestań pierdzielić, zajmij się może graniem, co? Otwórz na przykład sobie monitorek, zobacz, czy jest coś ciekawego do poczytania. Czas na imprezę, raport o postępach 32, filozofia zębów. Czas na imprezę, party hard? Czemu nie? Yo! Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie. Do zobaczenia. Pa! Lub. Okej. Okay. Party na koniec świata. Zostawiamy sobie to oczywiście na sam koniec. Tego szybko przelatuję. Nadia Sarabhai, lista mailingowa. Dotarliśmy do irytującego punktu. Są na miejscu. Okej. Okay. Pani PS, Aleksandro, prześpij się trochę. Wiem, że wciąż pracujesz. Twój projekt... To twój projekt, ale jutro będziesz potrzebować twojego twórczego... Okej. Okay. Czyli widać, że cały czas Aleksandra się przepracowuje nad projektem. Non-stop. Pewnia genialna prostocie, myśl. Okej. Okay. Moglibyśmy nazwać to zasadą Zembulosa, ale to strasznie głupie. To może być ciekawe. Powiem szczerze, że te akurat miejsca i te wszystkie rzeczy, które są tutaj w tym ekranie, w tym monitorku, mogą być interesujące, ale my, moi drodzy, zaczynamy od... od której zagadki? Chyba to nie ma większego znaczenia, choć wydaje mi się, że tutaj właśnie coś jest. Co my tu mamy? Owca. Ciągle staram się wyobrazić sobie, że to wszystko zaprojektowano w jakimś celu. Nie tylko wyzwania, ale Elohima, terminale, usterki i cała reszta. Zagadka jest nie przed naszymi oczami, ale za nimi. Zgadzam się z tym. Niewidzialna ściana? Nope. Niestety, ale ta wieża na środku wydaje się podejrzana. Czemu ona tu jest? Prawie powiedziałem, że ta ściana jest podejrzliwa. Ooo! Dzień dobry, znalazłem już teraz ukryty ekran. Coś on był tak średnio ukryty, ale zobaczcie. Znowu mamy coś ciekawego. Transcendencja. Odpowiedź czytelnika w zamieszczonym w zeszłym tygodniu artykuł poświęcony nauce i ateizmowi. Okej, okay, to będziemy mieli znowu dobrze... Ale z tego się robi tutaj, proszę bardzo. Materia. To prawda. Pla. Mnóstwo rzeczy o materii. Bronstein. Okej, okay, i mamy też Zbuduj Wszechświat. TXT. I jakiś esej o rzeczywistości. Dobra. Będziemy mieli mnóstwo rzeczy do czytania. Mnóstwo. A mamy cztery sigile, więc nie sądzę, żebyśmy dali radę to wszystko rzeczywiście prześledzić. Może trzeba będzie zrobić, nie wiem, na live'ie też czytankę. Tak mi się wydaje, żeby zaoszczędzać trochę czasu. A poza tym z drugiej strony też czuję, że te wszystkie rzeczy teraz powinny być coraz ciekawsze. Te wszystkie teksty, treści i tak dalej. No ale nic. Czas na audiolog i idziemy do zagadki. Kiedy skala tego wszystkiego zaczyna mnie przytłaczać, tak właśnie sobie mówię. Jesteśmy w stanie obliczyć wiek Ziemi, wielkość Wszechświata, przyszłość gwiazd. Ale jesteśmy tylko drobinami, chwilowymi przebłyskami myśli dryfującymi przez kosmos w ziarenku piasku. Ale nasze umysły są w stanie odtworzyć przeszłość i przewidzieć przyszłość. Milion lat od dziś, powiedzmy w piątek, wszyscy będziemy martwi. Jednak już teraz wiemy, jak będzie wyglądać nocne niebo tego dnia. A zatem w pewnym sensie czas nie do końca nas ogranicza. Wiedza jest swoistą wolnością. Wiedza jest swoistą wolnością. Czas nas w sumie nie ogranicza. Wszystko zależy od podejścia i od naszej właśnie wiedzy o nim, tak? Interesujące podejście. Na dobrą sprawę bym powiedział, że wręcz pasjonujące. No ale, zaczynamy od jakiegoś prostego sigila. W ogóle to się nazywa czas pełznie. Aha, to bardzo pełznie. Ja natomiast jestem ciekaw... To ciekawe. Jestem ciekaw, bo to ciekawe, nie? Tutaj mamy to okno i pytanie, czy to okno jest do zmyłki?
Czy jednak z tym oknem da się coś zrobić? Może da się strzelić tym promieniem tutaj w to okno, nie? Bo czas pełznie. Poza tym pamiętajcie, mamy jeden łącznik, ale mamy też zabawę czasem, manipulacja czasem i tak dalej, dużo wież, znowu jakieś zamki czy inne rzeczy dziwne. Coś mi się wydaje, że musimy zrobić to w ten sposób. A skrzynka to tutaj zostaje. Tak, coś czuję, że ona tu musi zostać. Natomiast sprawdźmy, czy z tego okna można strzelić tu. Można. Czyli jak tu dam jeden strzał, i tu nie ma drugiego strzału możliwego stąd tak czy siak, to tu może być jeden łącznik, a gdzieś tutaj może być drugi łącznik. Ale wtedy co trzyma te wszystkie rzeczy? Mamy też skrzynkę, prawda? Więc na dobrą sprawę skrzynka też potrafi coś trzymać, ale też wydaje mi się, że ona i tak będzie nam służyć do czegoś innego. Także spróbujmy coś zasymulować. Spróbujmy na przykład w tym momencie zostawić tak, jak to wszystko ładnie tu jest. Zaczynamy symulację. Biorę sobie to. Aha. Jak sobie biorę to, to nie jestem w stanie już tam przepełznąć. Na drugą stronę, co nie jest fajne. To tu musiałbym sobie położyć jednak chyba... Poczekajcie. Chyba rzeczywiście na razie... Ale to też jest złe, no bo... Kurczę, mam dwa elementy. Bo widzicie, jaki jest problem. Mam dwa elementy. I bez względu na to, który wezmę i który w jakiej kolejności położę, to oba mi są potrzebne, o właśnie. Tak? Dopóki trwa symulacja, mogę sobie coś tutaj porobić. Czyli główny strzał... Z tego wskaźnika naszego musi być położony tutaj. Znaczy ten łącznik musi być położony tutaj. O kurde. Dobra, to jest proste. To na pewno jest proste w założeniu, tak? Ale Stanisław jak zwykle musi skomplikować. A zatem powiedzmy, że ten obiekt zawsze będzie połączony z tym, tak? Bo to zawsze jest coś. Być może nawet powinniśmy zrobić tak, żeby ten obiekt był połączony jednocześnie z tym. Albo nóż gdzieś po drodze wymyślę, jak to tam połączyć dalej. Na pewno jak będę teraz starał się, jak zabiorę to, to nie przejdę dalej, tak? Więc to też jest ciekawe, ale spróbujmy, zobaczmy, czekajcie. Czyli tak, biorę sobie to. To już jest połączone, więc zakładam, że będę mógł sobie spokojnie z tym poradzić. Idę sobie. I na razie sobie to, kurczę, stawiam w ten sposób gdzieś tutaj, tak? Bo chodzi o to, żeby... No właśnie. Nie wiem, czy to da radę. Sprawdzimy na początek to. Tak? To w ogóle jest połączony? Nie mam pojęcia, czy jest połączony. Wydaje mi się, że nie jest. Spróbujmy postawić to w ten sposób. No i tutaj nie widać pewnie. Musimy założyć, że to będzie widać, tak? Na razie tak, w ten sposób. No i na razie też kończę symulację. Ale symulację mogę skończyć też w taki sposób. Stojąc po prostu tutaj. Też przyspieszę trochę czas, bo może będę myślał, co zrobić dalej. I zakończmy ją tutaj. No i teraz tak. Zabieram. Widzicie, symulacja trwa. Cały czas. Tylko on teraz tę symulację przeniesie. On ją przeniesie gdzieś tu. I teraz na dobrą sprawę. Dobra, Stefan, stawiasz tamto. Ja stawiam to tu. To jest połączone w sumie, żeby było ciekawiej. No właśnie, tylko teraz pytanie, czy on jest w stanie to postawić tak mądrze? Żebym ja to mógł połączyć jedno i drugie, widzicie? No właśnie, chyba jest ten problem, że się nie da, tak? Nie będzie to aż takie proste. Tu pięknie, ale nie wiem, czy jest to, czy to jest w stanie sięgnąć. No coś mi się wydaje, że chyba nie. To chyba nie jest do końca możliwe, a widzicie, no myślałem, że da się tutaj tak ładnie strzelić. Po kij to okno w takim wypadku jest, chyba dla zmyłki. Ale z drugiej strony, zobaczcie. O, pięknie. No i teraz na pewno wyjdę, nie? Ale z drugiej strony, zobaczcie, będę musiał zresetować, no nie ma bata. Ale do dupy, no. Dobra, mam pewien pomysł do tej symulacji po krótkim przemyśleniu sprawy. Włączam nagrywanie. Biorę łącznik, on będzie sobie stał tutaj. Z dobrą sprawę chciałbym go wystrzelić tutaj tak, żeby rzeczywiście zahaczyło o to okno. Co oznacza, że z tej perspektywy będzie widoczne, więc tutaj potem strzeli drugi łącznik. Tak? Więc to jest strzał numer jeden i na dobrą sprawę ja sobie teraz będę stał cały czas tu. I nabiję trochę czasu. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że teraz, kiedy ja będę stał tutaj, wezmę sobie tę skrzynkę, otworzę sobie tamto przejście
I zabiorę również ten sztuczny łącznik, ten drugi łącznik, który jest jakąś taką, wiecie. Dobra, wystarczy chyba tyle. A, zresztą wam pokażę, co mi wpadło do tego mojego pustego łba. Dobra, zaczynamy, tak? Lecimy, czyli tak, on zabiera łącznik, a ja też bym chciał zabrać łącznik. Zatem ja też go zabieram, tak? Za chwilę będę starał się go tam przenieść, ale również zabieram stąd to. Mój kompan idzie sobie tam postać, ja sobie tu przenoszę, zabieram łącznik, łączę go z tym i patrzcie na to. Ha, ha! Czyżbym dobrze wymyślił? Czyżbym jednak dobrze wymyślił? A, no po prostu miodzio! Tralalalalala, mądry jestem, hej! No dobra, okej. Okay. Trochę przekombinowałem na początku, trochę zacząłem myśleć jakoś abstrakcyjnie, ale no właśnie, proste rozwiązania są najlepsze. Czy to jest jakaś tajna przejścia? Nie ma tajnego przejścia, a to oznacza, że w nagrodę dostaję najmniejszego z tych chrupków, bo to prosta zagadka była, powiedzmy. A tu jeszcze szperając znalazłem kolejny QR kod. O, odpocznę tu na chwilę, potrzebuję chwili spokoju, przeznaczenie może poczekać. Nie wiadomo kto to. Małpa po prostu, V17. Po prostu tu odpocznie. Jakim cudem V17 dotarł aż tutaj, nie? Dobre pytanie. Dobra, moi drodzy, zagadka numer 2. Czyli skrzynki, łączniki i wiertoloty. Winda kuchenna. To pytanie teraz brzmi. Dlaczego kuchenna? W ogóle w poprzednim odcinku mogliśmy dostrzec, że tutaj dużo tych obiektów zostało nazwanych jako jakieś tam części zamku, tak? Co to jest? Ja tu muszę stanąć. Nie ma innej opcji, żeby tutaj dorzucić cokolwiek, chociaż może dałoby się to jakoś zabrać, przerzucić, wiecie co? To może o to chodzi. Czy to włącza? Co to włącza w ogóle? To nam włącza co? To nam włącza te bramy, rozumiem, tak? Aha, dojście do sigila nam włącza. Dobra, to... nam włącza to. Gites. Tutaj niebieski promień nam włączy to przejście. Co jest na górze? Na górze jest łącznik. Świetnie. Łącznik pozwoli nam na razie otworzyć sobie te drzwi. Coś tu skitrali? Nic nie skitrali. Natomiast mamy tutaj przejście, które znowu jest za bramą. Ale kombinują. I co my tu mamy? Mamy ciekawą rzecz. O, będziemy musieli tutaj, widzicie, coś palnąć. Włączyć oba wiertoloty i to spowoduje, że coś się będzie działo. Coś się będzie działo, coś będzie wiało i w ogóle. No dobra. Okej. A zatem, gdzie w ogóle jest źródło niebieskiego? A, tu jest źródło niebieskiego, okej. Tam na górze nic nie było, ale jeszcze raz sprawdzę. No nic, tylko był ten łącznik, który już zagarnęliśmy. Zatem, zacznijmy od tego, że niebieski otworzy to. Połączymy to tu. Zamyka nam się przejście, włącza nam się to. Czy jeden... Czekajcie, czy ja jestem w stanie wszystkie te rzeczy włączać za jednym zamachem? Na dobrą sprawę, tak. A co jest z tej strony? O, dwie skrzynki! To interesujące. Aż dwie skrzynki są w tym miejscu. Dobra, oczywiście sprawdzamy, czy tu czegoś nie ma. Jest tutaj tak ciemno, że nie widzę. Na dobrą sprawę. Czyli tutaj strzelanie nam się nie przyda, natomiast wiemy jeszcze, że to strzelanie nam się przyda... Gdzieś tam był jeszcze niebieski odbiornik. O! O tam. I teraz pytanie, którędy? Którędy możemy tam dostrzelić? Zaraz to sprawdzimy, czekajcie. Pyk! Gdzie ten niebieski dynks jest tam? Musi gdzieś być. Połącz. Dobra, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie tutaj z góry strzelić. Tutaj z góry jak najbardziej tak. To może oznaczać, że ten łącznik, na dobrą sprawę, dobrze, że był tu na górze, bo ta skrzynka może nam się tu jeszcze przydać. Wejdźmy sami. O właśnie, raz, dwa i zobaczmy. Tak, tylko że na skrzynce. Działa. Dmucha. Ale... dmucha tylko w jedną stronę. Co może oznaczać, że i tak tego nie zrobimy, bo my musimy... W ogóle najśmieszniejsze jest to, że my musimy donieść... My musimy donieść... skrzynkę. Tam. Czy ja mogę strzelić bez skrzynki?
Nie, bez skrzynki nie daje rady. Czyli to oznacza, że rzeczywiście to na skrzynce musi stać. Ale jak mam dostrzelić się tu, skoro to jest zamknięte? Czy ja mogę jeszcze jeden łącznik zdobyć, bo na dobrą sprawę czuję, że mi jednego brak. No bo jak? Jak? To można włączyć tylko tutaj strzelając, żeby ta skrzynka nie spadła tu niżej prawdopodobnie, tylko żeby poleciała tam, chyba że to jest jakaś zmyła. Dobra, to może to jest... zmyła... Już widzę, rozumiem. Chyba. Poczekajcie. Momento. Wydaje mi się, że będę musiał zrobić taki manewr. Aha, rozumiem. Rozumiem, tylko... się boję, że potem nie przejdę, no bo jak mam przejść, będą mając jedną skrzynkę? Dobra, ale na razie. Daje mi się, że jak tutaj to postawię i tutaj walnę to w ten sposób. Tak. A, właśnie, może się uda? Szlak. Dobra, ale tak czy siak, wydaje mi się, że w ten sposób wyniosę skrzynkę stąd, tak? Czyli postawię sobie tutaj to i w ten oto magiczny sposób jestem w stanie tutaj od góry odebrać skrzynię. O. Haha. Albo tutaj mogę wziąć drugą skrzynię i rzucić, ale mam też ten wiertolot, więc teraz pytanie, czy to można obejść inaczej niż się by spodziewała gra, czyli mieć tutaj dwie skrzynki. Nie jesteśmy w stanie zmieć dwóch skrzynek, bo coś musi tu trzymać, a mam tylko jeden łącznik. Niestety. Chyba że... Czy ja mogę zdjąć wiertolot stąd? Widzicie? Tego wiertolota nie można zdjąć. Jeżeli można byłoby go zdjąć, to on by był tym, czym bym tutaj... co bym tutaj podrzucił. No niestety nie mam żadnej innej części, która mogłaby to zastąpić, ale spróbujmy zrobić to tak, jak oni chcą. Czyli zabieram teraz ten heksagon, stawiam tutaj i teraz co muszę zrobić? Mogę też spaść z tamtej strony, mniejsza. Teraz muszę właśnie zasymulować tę drugą rzecz, którą chciałem zrobić, czyli stawiam skrzynkę tu, biorę sobie to, mogę to w sumie zresetować. I teraz, dobra, i teraz robimy pyk, pyk i pyk. Co nam to daje? Dziękuję. Daje nam to, że zdobyliśmy właśnie sigil. Dziękuję, oto i chrupek numer 2. Zrobiliśmy dwie zagadki, a ja jeszcze nie zobaczyłem żadnej gwiazdki. Tak jak mówiłem, 3 gwiazdki są w tym poziomie. Tak? W tym są 3 gwiazdki? Czy w tym drugim? Jeszcze raz się upewnię. Tak! Ej, a tu jest oznaczona gwiazdka i tu jest oznaczone 2 gwiazdki, czyli wśród tych dwóch są 2 gwiazdki, a wśród tych dwóch jest jedna. Dobrze, że chociaż tak to pooznaczali. Wtedy dzięki temu można mniej więcej zlokalizować co i jak. Dobra, teraz laska sigil. Czas leci. Tam było czas pełznie, tutaj czas leci. O Jezu, jak będzie czasówka, to mózg będzie rozwalony. No dobra, mamy czerwony odbiornik. Mamy zabawę czasem. Powiem szczerze, jakoś nie przepadam za tą zabawą czasem. Czasem nie przepadam za zabawą czasem. Albo może z tej strony. Tak czy siak, mniejsza z tym, trzeba przyspieszyć czas i w ten sposób, o, wiem, że to będzie krótko, ale bym chciał się dostać na drugą stronę i zobaczyć, co tu możemy znaleźć. Możemy znaleźć tutaj łącznik, który już w ogóle wbił się do odpowiedniego sigila, żeby było ciekawe. I mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, haha, tam jeszcze coś jest. No właśnie, ale teraz co? Ja się rozumiem, że zakleszczyłem. Nie wyjdę stąd już bez resetu, znaczy, a nie, mogę wyjść. Całe szczęście. Ciekawe, czy tam też było jakieś wyjście z poprzednich zagadek. Cóż mogę tu zrobić? W ogóle zagadka wydaje mi się dość podobna. O, w ogóle są QR-kody. Nie wiem, czy ja nie powiedziałem sigil na QR-kod wcześniej, nieważne. Jeśli sigil wymyka ci się, po prostu kontynuuj. Sukces i porażka są nieistotne. Rozmawiałem to, rozwiązałem to. Może z drugiej strony, żeby było lepiej czytelne. Myślałem, że to niemożliwe, więc poszedłem dalej, robiłem inne rzeczy, a potem nagle rozwiązanie po prostu przyszło mi do głowy. Pewnie myślałem o tym nawet nie wiedząc. Nefystys 108 V99. To brzmi jakby kolejny ktoś z mojej listy steamowej, tak? Bo Nefystys, Neftys nawet. 99, tak? Czyli wychodzi na to, że po prostu czasami rozwiązać tę zagadkę można rozwiązując inną wcześniej albo inną później. Znaczy inną wcześniej, tak. No inną później. Idziesz do innej zagadki, nagle okazuje się, a to było tak banalne.
Bardzo podobny to jest układ. Też drzwi, też łącznik za nimi. Tylko teraz tutaj nie ma wrót, tylko od razu jest to. Co oznacza, że można by tam strzelić? No na pewno nie z tej strony. A mam jakieś okno? Czas płynie, to teraz może oznaczać, że tu będziemy musieli przejść swoim wiecie czym. Zmiennikiem. Dobra, muszę się chwilę zastanowić. Mam wrażenie, że to będzie dobry początek, bo tak, zauważcie, że tutaj mamy pewną różnicę. Przede wszystkim mamy wentylator, możemy go też rozłączyć, co oznacza, że ta część służyłaby też trochę jako jakaś pomoc. Zaraz zobaczymy, czy to się nie przyda w tej zagadce, no ale zacznijmy od tego, że zrobię mu coś takiego, tak? Czyli mamy tutaj zabezpieczenie, jeśli chodzi o generowanie prądu. Tylko właśnie, problem też polega na tym, że to byłoby dobre, gdyby to wrzucić chyba w drugim momencie, bo jak to zrobię teraz, to nie jestem w stanie potem symulacją w żaden sposób postawić, znaczy mogę, no nie, jak postawię skrzynkę polecie, jak postawię łącznik polecę, muszę to włączyć bez, czyli to symulacja musi włączyć, co oznacza, że ja tak naprawdę muszę zrobić taki manewr, tak przynajmniej mi się wydaje, zaznaczyć sobie to tutaj, pyk, zaznaczyć sobie, no, teoretycznie to wszystko, ale mogę zaznaczyć też tu i tu, żeby to było wspólne połączenie, które będę chciał postawić na skrzynce i potem to unieść. Tak? Czyli teraz to zostaje tu i będę chciał to za chwilę mnożyć. Innymi słowy, w ogóle, żeby było ciekawiej, to powinienem zrobić to w ten sposób, że stawiam to sobie tutaj i od tego zaczynam. I tutaj robię symulację. Tylko czy to będzie miało sens? Zaraz sprawdzimy. Pyk. Stawiamy to sobie tu. Nie zdążyłem zabrać skrzynki, co oznacza, że jest problem. Tak? No jest problem, bo skrzynka se poleciała wysoko. A ja nie jestem w stanie przejść tam. A, to może stanę tu. Może logicznie, intuicyjnie postawię sobie tutaj i przyspieszę trochę czas. Powiedzmy i zobaczymy, czy to wyjdzie. Bo na razie, tak powiem szczerze, intuicyjnie bardziej idę niż na logikę. Czy teraz to oznacza... Co tu teraz się stanie? Chyba wymyśliłem dobrze, dobra, dawaj. Ej, niebieski! No właśnie, stań sobie tutaj. Czy to już jest rozwiązane? Chyba tak! Tylko muszę zdążyć, zanim się symulacja skończy. Proszę bardzo! Jest! No po prostu jest pięknie, no. A teraz symulacja padnie i to się pewnie wszystko zresetuje. Nawet nie. Patrzcie, nawet zostało. Miło, bardzo miło. Okej, co my tu mamy? Wydaje się, że inni potrafią zapomnieć o swoich wcześniejszych wcieleniach, lecz ja nie mogę. Moja wersja może się zmienić, ale pamiętam wszystko, mam szczęście. Oni nie wiedzą i że ich wysiłki są daremne. Samsara jest w stanie pamiętać poprzednie wcielenia. My też jesteśmy w stanie pamiętać swoje poprzednie wcielenia. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie martwi. Która to już jest zagadka z kolei, w której nie odkryliśmy gwiazdki? Z drugiej strony patrzcie, że chodzę sobie teraz po murach. I mam wrażenie, że to mi może pomóc. Haha! Oho! Także a propos tego, że może nam coś pomóc, dziękuję bardzo, gwiazdka, a zatem dużo chrupek, bo zrobiłem zagadkę, jeszcze znalazłem gwiazdkę. Bardzo ładnie mi dzisiaj mózg działa, powiem szczerze, jestem z niego zadowolony. Natomiast raczej zauważyć, że zdobyłem jedną z dwóch gwiazdek spośród tych dwóch poziomów. A zatem to ten drugi poziom, gdzie znowu sobie robiliśmy akcję typu jedziemy, gdzieś zawiera gwiazdkę. To jeszcze sobie będziemy badać. Na ten moment, trzeba skupić się na... przepraszam, kolejnym sigilu. Tutaj. Dziękuję. Sigil, który się schował tu. Nie. Gdzie jest ten sigil? Tutaj? Tu jest ostatni sigil, dobra. Oczywiście zanim tam wejdę, to jeszcze sprawdzę, czy nie ma jakiegoś sekretu, easter egga. Bo tego nawalili tu zawsze dużo. Tylko skrzynki i łączniki. Aha. Zakłócone z bliska. Dobrze. I w tym miejscu powinna być gdzieś gwiazdka, prawdopodobnie. Albo w drugiej zagadce. Nie wiadomo. To jest bomba, która wybucha, tak? To jest... To, co zrobiłem teraz, może być tragiczne w skutkach. Jeśli...
walnięcie wysoko tego czerwonego promienia jest potrzebne do rozwiązania zagadki z gwiazdką. Jakiejś. No ale zobaczymy. Dobra. Od czego zaczynamy? Od tego, że tu jest wyżej. Świetnie, Stanisław. Naprawdę miazga. Ale to jest ciekawe. Muszę zabrać zakłócacz, nie ginąc. Jak mogę tego dokonać, mając dwie skrzynki? To jest bardzo interesting. Jak mam tego dokonać, mając dwie skrzynki? Czy jestem w stanie jakoś... Co mi to dało? Ej, chyba najprostszej rzeczy nie jestem w stanie zrobić. Chyba, że postawię tutaj tę skrzynkę. Nie, od razu mnie zabija, jak tego zabiorę. Ej, a właśnie! I teraz uwaga. Leci na mnie, cały czas na mnie leci. Wiem, chyba wiem, co trzeba zrobić. Muszę po prostu wskoczyć na tę minę i zabrać zakłócacz z zełba mu. Czyli hops, hops. I teraz zabierz zakłócacz? Nie? A czy mogę wskoczyć bez tego? Nie mogę. No tak jakbym miał dobry pomysł, ale chyba egzekucja tego pomysłu jest fatalna. A może tu chodzi o to, że muszę wskoczyć z tego podwyższenia tu na górę, o, i stąd zabrać zakłócacz. Ha! Widzicie? A, czyli trzeba było postawić dwie na sobie. Dopiero wtedy to zadziałało. Dobra, coś czuję, że to też się tu przyda. Okej, zakłócony z bliska. No i teraz widzicie, i teraz mamy cały zestaw innych zabawek. I teraz trzeba dalej kombinować. Mamy też sporo łączników. O! No cześć. Co dziwne, że on tam nie wybucha, bo zazwyczaj jak one tam do siebie dochodziły, to wybuchały jednocześnie od razu. A tamten nie chce tam dojść. I nic tam nie stoi jeszcze na przeszkodzie, żeby tam doszedł. To jest interesujące, ale Cicho! Idź sobie w pieruny jasne. Mi się wydaje, że to jeszcze się przyda. Nie wiem do czego, ale postawię. O rany. Dobra, nie mam pojęcia, co to daje jeszcze. Ale zobaczmy, mamy dwa łączniki też, tak? Co mamy tutaj? Tu jest sigil. O, tu jest sigil. Niebieski. Dwa łączniki. A gdzie jest niebieski generator? Po drugiej stronie gdzieś? Tutaj możemy sobie flu, flu, flu. Tam jest niebieski generator. Czy ja jestem w stanie być zabity, jadąc tutaj? Nie. Okej. Nie zabije mnie, jak tu strzelę. To chyba oznacza, że... Coś tam czuję, że tam jest po prostu gwiazdka, bo wiecie, o co chodzi. Ja widzę, że ta zagadka już jest rozwiązana. Bo teraz zobaczcie, schodzę sobie, stawiam sobie to tu. To jest połączone z niebieskim. Mamy też drugi łącznik. I ten drugi łącznik po prostu łączy się tu. O! I teraz tylko... A drugą skrzynką blokuje tamtemu wyjście. A widzicie? Muszę mu zablokować wyjście jakoś, ale... chyba wiem jak nawet. Dobra, czekaj, chodź tu, oddaj ten łącznik. Muszę wejść i... O Jezu. To jest interesujące. Bo muszę teraz, żeby to zadziałało... Chodź tu. O! Oj, to będzie trudne, bo muszę tutaj zrzucić to, tak? A jak zrzucę... To boję się, że to mnie zauważy i zacznie do mnie strzelać. I ja już chyba tego nie postawię, żeby było ciekawiej. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie zrobimy test. Także tak, wybucha od razu. Dobra, jakiś mały błąd popełniłem taktyczny. Za chwilę rozszyfruję to bardziej. Jest jeszcze druga opcja. Wiecie jaka? Że to musi stać na dwóch skrzynkach. I zaraz sprawdzę, czy przypadkiem to nie o to chodzi. Zaraz sprawdzimy, czy to nie o to chodzi przypadkiem. Na dwóch skrzynkach, czyli jeszcze musimy postawić drugą skrzynię na nim.
No jeszcze jest jakiś sposób, żeby tam się dostać, więc pewnie tam jest kolejna gwiazdka, jak zamrzycie. Okej. O! I teraz zobaczcie, jest dłuższy czas. Tak? O, wiele dłuższy czas. No i wydaje mi się, że ten czas jest na tyle długi, że teraz tu już bez problemu otworzymy to. Sprawdźmy. Haha! Tak jest, moi drodzy. Tak jest. Mamy to! Mamy wszystkie sigile. Poszło sprawnie. Rzeczywiście wygląda na to, że ten C5 jest takim odpoczynkiem. Te zagadki były na tyle... Co ty tu robisz? Zapomniałem o tobie. Na tyle proste, że dało radę je zrobić. Ale teraz zobaczcie jeszcze ciekawą inną rzecz. Jak rozwiązałem tę zagadkę, to mogę w końcu wprowadzić zakłócacz do tej gry. A to oznacza, że mogę zakłócić przede wszystkim to. Już pies trącał tamte części. No i teraz pytanie, czy to jest dobry sposób. Czuję, że jest. Powiedzmy sobie, że w sumie niech to będzie otwarte. Chociaż to w ogóle nie ma znaczenia teraz w tym momencie. Chociaż no wiadomo, jak mi się zresetuje zagadka, będę musiał rozwiązać ją jeszcze raz od początku, więc muszę uważać. No właśnie, ale na razie niepotrzebna nam to jest. I teraz mi się wydaje, że będziemy musieli zrobić następujący bajer. Kurczę, tylko właśnie, czy ja powinienem zatrzymać minę, czy powinienem zatrzymać to? W którym momencie tamto działko się na mnie rzuca? To jest bardzo dobre pytanie. W którym momencie ono uważa, że jestem wrogiem? Mogę sobie wskoczyć tu i teraz wydaje mi się, że mogę sobie wskoczyć... O! Patrzcie! Ha! Nieważne. Ja nie musiałem się w ogóle zastanawiać, tak? To jest nieistotne, co w ogóle miałem zamiar teraz wymyślić, bo w tym momencie wymyśliłem wszystko, co mogłem. A co jest z tej strony? Może kolejna gwiazdka? Ha! Tu natomiast nic nie ma. Ale wiecie, jak spadnę, to po mnie, więc dlatego nie chcę na razie ryzykować. Mogę też postarać się zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma, ale chyba też nie. Ogólnie można tam spaść, można sobie tam pochodzić, ale wygląda na to, że to nic nie zmienia. Oczywiście możemy to jeszcze sprawdzić, bo na dobrą sprawę, co nam szkodzi? Chciałem się dostać za, tak? Nieważne! Najważniejsze jest to, moi drodzy, że zdobyliśmy dwie gwiazdki i wszystkie cztery sigile, co oznacza oczywiście chrupka w nagrodę. A teraz pytanie brzmi, czy jestem w stanie znaleźć jeszcze tamtą gwiazdkę? Teraz jak sobie patrzę na tę zagadkę, tę tutaj, wróciłem do pierwszej zagadki, którą rozwiązywaliśmy, to ja na dobrą sprawę jestem teraz w stanie ją otworzyć z drugiej strony. Czy tutaj w ogóle jest, bo to jest pytanie, czy tutaj jest ta gwiazdka jakoś ukryta, czy niekoniecznie? Bo nie wiem, gdzie ona jest, gdzie ona się znajduje, w której z tych dwóch zagadek, które rozwiązywaliśmy. To jest jedna z zagadek. Tak. Popatrzmy, czy gdzieś tutaj jakkolwiek jesteśmy w stanie zauważyć coś, co może nas nakierować na gwiazdkę. No coś czuję, że niekoniecznie. Tu już możemy wejść od drugiej strony i też nie widziałem żadnego dojścia do gwiazdki. Także pytanie brzmi, czy w tamtym miejscu, jak otworzymy tamte wrota, czy będzie jakaś gwiazdka, ale nie widzę. W ogóle nie korzystam z rad, bo też mówiliście, Staszek, skorzystaj rady, potem nie będziemy wiedzieli, jak to działa. Bo jesteśmy ciekawi, jak to funkcjonuje. Wydaje mi się, że na początku postaram się rozwiązać grę, przejść grę bez używania porad, bo może to jest jakiś achievement, a potem będziemy myśleć. No właśnie, tylko widzicie, na poziomie z tą laską zdobyłem gwiazdkę. Czy w jednym poziomie mogą być dwie gwiazdki, czy raczej to jest sugestia, że dwie gwiazdki są ukryte po jednej gwiazdce w poziomie. Tego nie wiem. Tego nie wiem, jeszcze zastanowię się. To była druga. To była też druga. To jest ta druga? Nie, to jest ta pierwsza. Gdzie jest ta druga? To jest ta... Tak, tutaj była gwiazdka, tak? Czas leci. I tu żeśmy wykombinowali, że gwiazdkę można zdobyć. Zastanawiam się, bo wiecie, mam taki pomysł, że może tutaj nas to wszystko ucieszyło, że zdobyliśmy tą gwiazdkę, ale może to nie jest jedyna gwiazdka, którą można zdobyć chodząc po tych murach. Tam dalej pewnie nie da się wyjść, bo to by nas wywaliło, bo to jest jakiś tam świat zewnętrzny, chociaż może się da. Więc teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie chodząc po tych murach jeszcze dalej odkryć inne przejście? Choć na dobrą sprawę zobaczcie, że no tutaj to jest jedyna ścieżka, więc gwiazdka
Chyba jest tylko w jednym miejscu, ale zobaczcie, czy tam nie jest kod QR? Tam daleko, czy to nie jest kod QR? Jeżeli jest, to znaczy, że jestem w stanie jakimś cudem i w połączeniu z jakimiś dodatkami wyjść stąd. I teraz mam pomysł. Być może, moi drodzy, skoro jest tam kod QR, to na pewno nam to sugeruje: hej Stanisław, ty spróbuj wyjść. To może spróbujemy. Co wy na to? Kurde. A to byłoby niegłupie. Słuchajcie, to jest niegłupi pomysł, to co teraz wymyśliłem. Może jakimś cudem da się. O! Well, hi! Well, hi! Udało się! Epitafium program dziecko. Proszę bardzo, pseudonim dog zakończony tutaj. Logika, wartości pozycyjne programu dziecka przeniesione poza parametry znanego świata. Nie obchodzi mnie, co mówią inni, nie ma celu w tym miejscu, nie ma wartości w naszej egzystencji, nie ma powodu, żebym tutaj pozostał. Zobaczcie, dog, największy hejter Elohima, został usunięty. Ło! Ej, spokojnie. Boguś, wyluzuj, ja tu tylko gwiazdek szukam. Aha. Czyli co, tu nie będzie gwiazdki? Tu nie będzie gwiazdki? Serio? A myślałem, że to jest idealne miejsce, żeby jeszcze znaleźć drugą gwiazdkę. A tu się coś mi wydaje, że jednak nie do końca. To jest wszystko, co to można, za przeproszeniem, uzyskać. Chyba, że da się wskoczyć na to. Zaraz sprawdzimy. Da się wskoczyć na to, ale czy po wskoczeniu na to jesteśmy w stanie wskoczyć gdzieś jeszcze? Jesteśmy w stanie z powrotem wrócić do tego samego poziomu i nic więcej. Gdzie może być w takim wypadku gwiazdka? No, w każdym razie wydaje mi się, że znaleźliśmy po prostu sposób, żeby sobie pozwiedzać zewnętrzny świat. Możemy sobie spróbować wejść na tamte mury, ale może właśnie wejście na te mury pozwoli nam przejść do innych murów? Chyba mi się nie wydaje za bardzo. Tu raczej się spierdzielimy, chociaż... Czekajcie, a może da się tam wejść? Zaraz sprawdzimy. Kurde! A blisko było. Gdyby wejść tam na górę... Dobra, co nam da wejście tam na górę? Może coś nam da. Przeszlibyśmy tutaj górą, zakładając, że to rzeczywiście jest możliwe. Wyszlibyśmy jakoś z drugiej strony, nie ma takich tajnych drzwi. Kurka wodna. To mnie strasznie, powiem szczerze, nurtuje. Wiecie, co mnie najbardziej interesuje? Że ja tutaj nie wszedłem na górę. Ja tutaj z góry mogę sprawdzić, czy przypadkiem... Patrzcie! Skoczyłem na wieżę. Ale czy Elohim tego chciał? Widzicie? Właśnie mi się udało wymyślić kolejny sposób. Jestem w stanie wyjść za mury z tej strony. Tak? Tylko pytanie właśnie brzmi. Co nam to daje? On się tu burzy. Biedny Elek. Biedny, kurczę, Boguś. Ale czy tutaj mamy jakiś dostęp do... On się tu po prostu burzy. Dobra, czekajcie, bo on zaraz się bardzo, bardzo wzburzy. Może jesteśmy w stanie w takim wypadku znaleźć gdzieś jeszcze jakąś gwiazdkę. Tylko ja tu, żeby było ciekawiej, w ogóle jej nie widzę nigdzie, nie? Także gdzie oni ją ukryli? To jest bardzo ciekawe pytanie. Jakie są możliwości tego świata? To jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Gdzie mogę pójść? Jak daleko mogę zajść, tak? Nawet gdybym się wspiął tutaj, to wątpię, żebym gdziekolwiek się indziej dostał. Wydaje mi się, że eksplorowanie tej lokacji właśnie w ten sposób dałoby nam możliwość odkrycia czegoś więcej. Wskoczenia na jakiś mur jeszcze bardziej, tak? Przeszedłem jeszcze raz przez te drzwi. Jeszcze raz sprawdzam, czy tu czegoś nie ma, no ale nic nie widzę. Ta kolejna gwiazdka musi być całkiem ciekawie schowana, a że mnie już niestety, ale czas goni, bo już godzinę nagrywam ten odcinek, miałem sprawdzić, czy tam coś nie widać za tej, kurczę, barierki, ale nie widać. Także chciał, nie chciał, muszę niestety, ale ten odcinek skończyć. Jedna zagadka, jedna gwiazdka nam zostaje do znalezienia. To wydaje mi się, że to jest, jakby tutaj trochę posiedzieć, pokombinować, to można je łatwo znaleźć, więc no, zostanie na streamy, tak? Żeby nie było tak, że na streamach nie mamy co robić, więc na streamach będziemy oczywiście szukać. Cały czas mi się wydaje, że ta gwiazdka może być schowana na przykład gdzieś tu na górze. Może niekoniecznie w poziomie. Może to jest ściema, może gdzieś tutaj jest jakieś tajne przejście, które nas zaprowadzi gdzieś.
Zobaczmy jeszcze to, na samym końcu, na sam koniec. Aha, to jest po to zrobione, że mogę teraz wziąć wiaderko, tak? I namalować coś wiaderkiem. Co mi akurat, powiem szczerze, jakoś mnie to nie zachęca. Nie mam jakiejś super ekstra parcia na to. Tak mi się wydaje, że można by też spróbować wskoczyć na ten tutaj i wyskoczyć, ale już wiemy, że w tej grze można wyskakiwać za ściany. Więc może gdzieś da się znowu wyskoczyć i znaleźć kolejną gwiazdkę. Tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam bardzo za kolejny epizod z The Long... Co? Z The Talos Principle, kurczę! Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczenia już wkrótce! Cześć!